Przyzwyczailiśmy się do poglądu, że nowe technologie są czymś ekstra, są czymś wymaganym w sposób szczególny. Tymczasem jest to standard, taki sam standard jak prąd w naszych gniazdkach czy woda w naszym kranie. Technologie są potrzebą dnia codziennego, dlatego musimy się nauczyć z nimi żyć, musimy je oswajać, musimy z nich racjonalnie korzystać. Nowe technologie spełniają niezwykle ważne funkcje zarówno wewnątrz organizacji, usprawniając procesy jej pracy, usprawniając komunikację wewnątrz organizacji, ale również komunikację z jej beneficjentami, z potencjalnymi partnerami. Nowoczesne technologie mogą sprawić, że nasza praca będzie bardziej efektywna, będzie lepiej komunikowana, a co za tym będzie lepiej znana zarówno tym, do których kierujemy nasze usługi, do których kierujemy naszą ofertę, jak i do tych, od których zależy poziom naszego finansowania, wsparcie, zrozumienie naszej misji. Idea programu Nowe Technologie Lokalne powstała na bazie naszych wieloletnich doświadczeń. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności od czasu swojego istnienia inwestuje w nowe technologie. Mamy udział w sukcesach takich przedsięwzięć jak portal NGO.pl, jak portal Interklasa, czy program Evita. Rozumiemy, jak wielkie znaczenie dla jakości pracy organizacji mają nowoczesne technologie. Sądzimy, że częścią naszej pracy powinno być również przybliżanie nowych technologii organizacjom. Robimy to w dwóch kierunkach. Z jednej strony staramy się tworzyć platformy, na których mogą one dzielić się wiedzą, pozyskiwać wiedzę, a z drugiej strony staramy się dotrzeć do konkretnych organizacji i zaproponować im program, w ramach którego mogą pozyskiwać wiedzę, kompetencje, technologie, a nawet środki na podwyższenie jakości technologii, które stosują.